Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu niedzielne w żółtym kolorze. Do twarzy mi, znaczy do tego, co mam nad szyją, chciałem powiedzieć. Ten odcień koresponduje dzisiaj z bohaterem, z naszym słońcem narodu. Dawno nic nie było o nim. Dzisiaj jest Dzień Mężczyzny. No to jest ten mężczyzna niewątpliwie, może nie fanatyk, ale zawsze. Uważam, że należy mu poświęcić jeden celny, a nawet bezcelny utwór, a właściwie, proszę Państwa, to będzie bajka. Dzieciaki, trzymajcie się foteli. Zapraszam. Jeśli chcecie bajki, to będziecie mieli. Wprawi was w cudowny albo w zły humorek, bo w bohatera bajki tej się wcieli pewien dosyć charyzmatyczny kaczorek. Mały kaczorku, dziś tak się składa, że to o tobie ta ballada. Kaczora pora! Mały kaczorku, powiedz dlaczego rośnie ci tylko ego. Łebek mu posiwiał od specjalnej troski, którą zwykł otaczać swoje kacze statko. Kult pośród statka go otacza boski, z czego reszta drobiu ubaw ma nierzadko. Mały kaczorku, dziś tak się składa, że to o tobie ta ballada. Kaczora pora! Mały kaczorku, powiedz dlaczego rośnie ci tylko ego. Pływa wciąż kaczorek w grząskim stawie, dziobek ma w grymasku wiecznie wykrzywiony. Chciałby kaczuszkę, lecz od 100 lat prawie, tak jak żuraw ciągle musi żyć bez żony. Mały kaczorku, dziś tak się składa, że to o tobie ta ballada. Kaczora pora! Mały kaczorku, powiedz dlaczego rośnie ci tylko ego. Niech wszystkie dzieci morał połączy, pływaj nasz kaczorku ranki i wieczorki, ale uważaj, bo się właśnie skończył okres ochronny na kaczorki. Mały kaczorku, dziś tak się składa, że to o tobie ta ballada. Kaczora pora! Mały kaczorku, powiedz dlaczego rośnie ci tylko ego, kolego. Mały kaczorku, dziś tak się składa, że to o tobie ta ballada. Mały kaczorku, bo tak się składa, że jest normalnie dupa blada. No, proszę Państwa, dzisiaj, 10 marca, w niedzielkę imieniny obchodzą Cyprian i Makary, a także Aleksander, Eugenia, Gaja, Gajusz, Piotr, Porfirion, Symplicjusz, Symplicy i Zwnisława. Bardzo ciekawe, czy choćby jedna Zwnisława jest w naszym kraju, ale gdyby była, to imieniny dzisiaj obchodzi. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu. Dzień Mężczyzn jest, o tym wspominałem. Dzień Peruki Międzynarodowy, to już niedługo. No i Dzień Mario. Przysłowie może jakieś krótkie. Męczennicy, gdy mróz noszą, 40 dni mrozu głoszą. Nie będzie. Cytat dnia. Tadeusz Gloger. Należy odróżniać ludzi zdolnych od ludzi zdolnych do wszystkiego. No prawda. Natomiast, moi drodzy, kochani Państwo, w ramach Bącika Kasi, dzisiaj sama Basia B. przypomniała mi nazwisko znane redakcji Bocian, a to nieprawdziwe, że obchodzimy dzisiaj 400 grę półsłówek. No ja nie wiedziałem, że aż tak dojdziemy do takiego rezultatu. W związku z tym przysłała swoją następną. Takie filozoficzne zapytanie. Kto spał na rączkach?
Do widzenia.